Podobno 1/3 lokali w tym kraju sprzedaje właśnie to danie. Nie jest to, wbrew pozorom, ani bigos, nie są to ani pierogi, ani gołąbki, ani nawet schabowy z kapustą czy żurek. Jest to najbardziej polskie ze wszystkich polskich dań, czyli kebab. Piekielnie słony. To najgorsze, co w życiu jadłem. O, dobry Boże. No, poszła pierwsza krew. Op. Frytka? Nie. Surowa kapusta. Dziś wybraliśmy się na poszukiwania tego najgorszego, no bo oczywiście, że tak. Kierowaliśmy się opiniami, które internauci wystawiają w ramach Google oraz na pyszne.pl. To, co do nas przyjechało, to jakaś kpina. Twardy placek wypchany kapustą, mięsa, chyba to było mięso, mniej niż w parówce. Niedorozwinięte małpy, które tam pracują, nie wysyłają dostawcy przez 1,5 godziny, ponieważ pada deszcz, który ma padać do końca dnia. Serio, trzeba zgłosić to miejsce do sanepidu. Dostałam całkowicie spalony, śmierdzący placek. Przynajmniej jeden plus, że ktoś odebrał i zadeklarował zwrot pieniędzy. Pan dostawca, jak nie lubi swojej pracy, to niech ją zmieni. A zaczynamy tutaj. Zaczynamy od kebabu numer 1. Miejsce, które uważa samo siebie za najlepszy kebab w Warszawie, zdaniem obserwatorów na Google i oceniających, to jest kebab na 2,8. Nic wiele gorszego nie udało nam się niestety znaleźć. Numerek 1. Kebab solidny, czas oczekiwań niedługi, w środku gra świetna bliskowschodnia muzyka, bliskowschodnia obsługa i był wiatraczek, co przy temperaturach rzędu 30 kilka stopni, tak jak mamy dzisiaj, to duże ułatwienie. Zobaczmy, co jest w środku. Na razie bułka. Słodko-kwaśna. O Jezusie. Słodki Jezus majonezu. I słodki nie bez przyczyny. Ten kebab jest naprawdę słodki. Po drugie, to jest wołowina. Miała być sosem ostrym. Sos jest słodko-ostry. Wołowina jest sucha. I w środku jest zimny. No ale na zewnątrz jest gorąco. Oprócz mięsa są tu pomidor, ogórek, chyba cebula, trochę kapusty. No cóż więcej, kebab na 2,5-2,8 rzeczywiście. Bardzo, w gruncie rzeczy zgadzam się z opinią Google'a. To było nasze miejsce numer 1. Być może jest tak, że najgorsze kebaby nie czają się w Google'u, a? Tylko w miejscach tak jak dworce, przystanki. Denis Kebab to miejsce, o którym może zapomniała historia, ale z całą pewnością nie zapomniał Google. Położone między barem McQuack a Lombardem Orient, małe okienko to typowy przedstawiciel wymierającego już gatunku dworcowo-przystankowej gastronomii. Kebab zjecie tutaj oczekując na autobus albo przyznanie pożyczki w Lombardzie obok. Internauci oceniają Denisa średnio na 3,5 gwiazdki, a piszą o nim w ten sposób. Odradzam każdemu. Nie wiem, jak to możliwe, że to miejsce nie zostało zamknięte przez sanepid. Jedzenie bardzo niesmaczne. Czuć, że nie było świeże. Brak porządku w lokalu, brud w lodówkach i płótce oraz zachowania podstawowych zasad higieny podczas przygotowywania posiłku przez personel pozostawia wiele do życzenia. Jeśli nie chcecie się zatruć, odradzam wybór tego miejsca. Mimo, że sam kebab nie był najgorszy, to pod względem smaku to płacenie 20 ziko za kebaba wielkości otwartej dłoni jest co najmniej kiepskie. Odpowiedź właściciela. Dziękuję za słuszny komentarz, teraz pracuję w rękawiczkach. Dno totalne, jak można legalnie sprzedawać ludziom takie coś? Kebab tylko podgrzany, mięso z mikrofali podgrzane na moich oczach, w smaku okropny, praktycznie cały wylądował w koszu, cena nie zgadza się z plakatem. Dno, dno, dno. Kolega zamówił tortillę z grosem, a dostał dwie buły. Właściciel bardzo nerwowy. Jestem bardzo pozytywnie zaskoczony tym, że to wygląda jak kebab. Moja teoria jest taka, że to będzie całkiem zjadliwe i nawet pewnie dobre. Zaraz zajrzymy do środka. Ten odcinek sponsoruje firma Big. Nie, naprawdę to nie. Ale mogłaby. Firma Big. Żyletki do kebabów. No to co, próbujemy. Kebab jest mieszany. Sos jest ostry, no bo tylko taki uznaję. 32 stopnie, doskonały czas na kebaba smacznego.
Mięso jest suche. A jestem pod dużym wrażeniem ilości warzyw, która tu jest. Piekielnie słony. A jakość mięsa, umówmy się, pozostaje trochę do życzenia, ale jest to kebab. Nie oczekujmy też zbyt wiele, prawda? Zobaczmy, jak warzywa. Niespodzianka. Tak samo słone. O, dobry Boże. Teraz taki smak jak kotleta sojowego. Takim jak w latach 90. na początku 2000 były te takie pierwsze kotlety sojowe. Gdyby mnie przycisnęło, bez problemu. Ale nie jest to najgorsza rzecz, jaką w życiu jadłem. Daleki jestem od powiedzenia, że mogę to polecić komukolwiek. Myślę, że możemy kontynuować podróż. Amal Kebab, choć w Google nazywa się już trochę inaczej. Zresztą zerknijcie sami. 2,5 w skali do 5, równo połowa w tej skali. Czy to jest miejsce, do którego warto zaglądać, widząc taką ocenę? Moim zdaniem nie. Zdaniem też wielu innych osób, które komentowały jedzenie, jakie można tam kupić, chyba jest też podobnie. Zamówiłem kebaba. Trudno to nazwać kebabem. Był średniej wielkości, ale od średniej to tylko chlebek pita. To, co w środku, to horror. Oczywiście kurczaka było dość. Po prostu nie było nic innego. Nie było sosu. Był tylko taki sok z kurczaka. Absolutna tragedia. Ponad 1,5 godziny czekania na kebsa zamówionego przez Glovo. Smak? Jaki smak? Pita miękka. Guma, mięso to śmiech na sali, do tego kebaby niezgodne z zamówieniem. Omijać szerokim łukiem. Mam nadzieję, nie umrę po dzisiejszym. Zachodni wiatr spieniony goni fale i wołowiną jedynie kołysze, jak trzciną w tym kebabie. Coś pięknego. Otwórzmy go sobie. Elegancka suróweczka. Przypadłość wszystkich tych trzech kebabów, których dziś próbujemy. To jest nadmiar absolutny bułki. No to jest chyba ten sos, za który zapłaciłem te ciężkie pieniądze. I niestety nijak nie przekłada się to na jakość. Mięso wygląda tak, jakby już schło na słońcu. Na tym pięknym, dzisiejszym sierpniowym słoneczku przynajmniej od kilku godzin. Nadspodziewanie sos jest smaczny, muszę powiedzieć. Plus za sos i fakt, że kebab jest w środku ciepły. Czego nie da się powiedzieć o wszystkich miejscach, które dziś odwiedziliśmy. No i są tu jakieś warzywa. No jakby nie ta fontanna pode mną, powiedziałbym, że jest nawet lepszy niż nasz numer jeden dzisiaj. Da się to zjeść. I to nie tak, że jak się człowiek zaprze, to wszystko zje. Bo jak się człowiek zaprze, to wszystko zje, wiadomo, ale nie trzeba się tu specjalnie poświęcać, żeby to jeść. No może z wyjątkiem tego, że trzeba by było sobie założyć śliniaczek, no bo zresztą mówmy się, jak ktoś oczekuję dobrego jedzenia, to niech sobie kupi dobre jedzenie. Kebab w miejscu, które ma na Google ocenę poniżej 3. Nie spodziewajmy się tam wielkich rzeczy. Czy to jest najgorszy kebab w Warszawie? Nie wiem. Musielibyśmy pewnie zbadać więcej but. Na pewno najgorszy, nie jest nawet najgorszy z tych 3, które jedliśmy. Czy polecam to miejsce? Nie, zdecydowanie nie. Także nie wiem, jak będę się jeszcze dzisiaj czuł po tych 3 fantastycznych kanapkach. Jeżeli tylko nie zwymiotuję własnych wnętrzności, to nie jest wykluczone, że być może więcej takich filmów nagramy. W sensie mam nadzieję, już nie o kebabie, bo już kebabu nie tnę. Ale jeżeli Wam się podoba to, co widzicie, to zasubskrybujcie ten wspaniały kanał. Dajcie łapkę w górę, kliknijcie dzwoneczek, żeby tam wyświetlało powiadomienia. I być może, jeśli nie umrę, trzymajcie kciuki, żeby tak się nie stało, to jeszcze się zobaczymy.